Też. Aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym powierzchnią.
zdaniu się śpiew naszym supermarkiem oraz całym ludobójstwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, o zmarłych Polaków w obronie naszej ojczyzny i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Marcinem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i Tobie Duchu, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Oto jest Baranek Boży, wchodzi grzech świata. Kto Cię Jezu wiernie kocha, tego wieczne szczęście czeka. Kto Cię Jezu wiernie kocha, tego wieczne szczęście czeka. Aby skutecznie nieść pomoc potrzebującym dotknięcia.
stworzył świat i wszystkie jego żywioły, wodę, powietrze, ogień i światło. Wierzymy, że w Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Pan Bóg w swojej opatrzności nie zabrania ludziom wpływać na działanie żywiołów, tak by służyły dobru człowieka i nie przynosiły mu szkody. Przewidywanie i mądrość ludzi, którzy ujarzmili wodę, wykorzystali jej siłę do wytwarzania energii, tych, którzy budują maszyny, urządzenia do gaszenia pożarów, którzy wynaleźli źródła światła do rozpraszania ciemności nocy. To wszystko są także dary Boga Stwórcy, który miłuje człowieka i poleca mu, aby czynił sobie ziemię poddaną. Dziękujemy dzisiaj Bogu za odwagę i poświęcenie naszych strażaków. I prosimy Boga o błogosławieństwo dla ich trudnej, niebezpiecznej służby, które będą się posługiwali tymi urządzeniami, aby ratować życie i mienie swoich bliźnich. Prośmy Boga o błogosławieństwo dla tych nowych sprzętów strażackich. Panie Boże Wszechmogący, Ty stworzyłeś świat i wszystkie żywioły. Ogień daje nam ciepło i światło. Służył do przygotowania pokarmów. Topi, oczyszcza metale. Czasem jednak niszczy ludzki dobytek, niesie śmierć ludziom i zwierzętom. Pokornie prosimy Cię, pobłogosław te kłady, które będą służyły do gaszenia pożarów i ratowania ludzi w innych zdarzeniach, aby skutecznie powstrzymywały niszczące działania ognia i przychodziły ze skuteczną pomocą. Otaczaj opieką wszystkich strażaków, którzy będą się posługiwali tym sprzętem, niosąc ratunek bliźnim. Zachowaj ich w zdrowiu, wybaw nas wszystkich od niebezpieczeństw, głodu, ognia i wojny. Spraw, abyśmy zawsze byli gotowi nieść chętną pomoc bliźnim przez Chrystusa, Pana naszego. Śmielec Boże, mam obrońcę Boga, nie przyjdzie na mnie żadna straszna pogoda, żadna straszna pogoda. Przekazujemy sprzęt ratowniczy, sprzęt pozyskany z Funduszu Sprawiedliwości, z Ministerstwa Sprawiedliwości na cel ratowania życia i zdrowia. Oby ten sprzęt nie musiał być do tego wykorzystywany. Dziękuję bardzo całemu wydziałowi mojemu zarządzania kryzysowego, urzędnikom, którzy zadbali o to, żeby ten sprzęt dzisiaj tutaj na tą uroczystość Święta Niepodległości w Boguszowie dotarł. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w zdobycie tego sprzętu. Gratuluję strażakom ochotnikom, bo to kolejny sprzęt, który będzie zasilał nasze jednostki. Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców, będziemy o nie dbać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, życząc zdrowia, wszelkiej pomyślności, aby ten sprzęt wyjeżdżał jak najmniej razy do ratowania życia i zdrowia naszych mieszkańców. Państwu życzę pięknego świętowania w Waszych domach, z Waszymi rodzinami. Wspierajmy się, szanujmy, bo to jest najważniejsze. Pielęgnujmy tradycję, historię, również tą naszą, miejską, bo nasze miasto, choć liczy 50 lat, bo obchodzimy bardzo godnie te 50-lecie połączenia tych małych miejscowości Boguszowa, Gorc, Kuźnic Świdnickich, to przecież tradycja 14-wieczna, kościół ma 300 lat. Budujemy wspólnotę, budujmy tą wspólnotę na szczerości, na wzajemnym zaufaniu. Życzę Państwu tego wszystkiego, życzę Państwu tego, ale również sobie i moim najbliższym. Wszystkiego dobrego. Gratuluję i dziękuję bardzo. Proszę bardzo serdecznie Pana Komendanta Powiatowej Straży, Miejskiej Straży, Komendy Miejskiej Policji, tak. Przepraszam, ale to jest stres. Proszę. Dziękuję, Pani Burmistrz. Pani Burmistrz, Panie Prezesie Zarządu Powiatowego, trzeba podkreślić, że z nami jest Zarządu Powiatowego. Zapraszamy powiatowego, komendanta.
Bo też ważne, to jest nasz mieszkaniec. Tak. Proszę księdza, sprzęt już jest poświęcony, także będzie dobrze. Szanowni Państwo, tym radosnym dla nas wszystkich dniu jest to szczególny akcent też dla naszych strażaków. Ja chciałbym może po pierwsze wręczyć panu prezesowi OSP Boguszu decyzję komendanta głównego o włączeniu do KSRG. Odpoglądać na tak dobrze ubranych strażaków w druhu, bo ponieważ ja z perspektywy czasu już długo jestem komendantem, a wcześniej byłem zastępcą wice. Jak to wygląda w poszczególnych jednostkach OSP na terenie powiatu? Najpierw są samochody, remizy, sprzęt, a na samym końcu, jak już wszystko jest prawie, to się kupuje drony, kłady i mundury wyjściowe. Także możemy śmiało powiedzieć, że po Boguszowych Dworcach prawie wszystko już jest, bo mamy nowe samochody, gaśnicze. Brakuje jeszcze remizy, ale to wierzymy panią burmistrz, że remiza powstanie wkrótce. W Dworcach jest, Boguszowie powstanie. Ostatnio dawaliśmy piękną remizę w Miaroszowie. Może być jako wzór dla naszego całego powiatu. Specjalnie tam zrobiłem powiatowe obchody Dnia Strażaka, żeby wszyscy widzieli, jak powinna, jak może wyglądać ochotnicza straż pożarna. To jest tam w niektórych miejscach w naszym województwie, może mi zazdrościć. Proszę Państwa, także proszę pana prezesa. Decyzja numer 1 przez 2204 KSRG. Wielką gratuluję. Na najbliższe 5 lat jesteście w KSRG. Jedno słowo, proszę Państwa, nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie współpraca władz miasta i radnych Rady Miejskiej. Ja serdecznie dziękuję przewodniczącemu, jest pan Stanisław Urbaniak, dziękuję radnym Rady Miejskiej, bo to nasze wspólne działania pozwalają na to, żeby dziś można było ten sprzęt oddać naszym strażakom ochotnikom. Pani burmistrz, a pani przyjdzie do zdjęcia. Tak spadnie się kształt. Na drzewo musicie wejść. Dziękujemy. Dobra, formujemy szereg do przejścia.
Tak, tylko weźmiemy światło, dziękuję. Dziękuję.